Drodzy Państwo, na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana ministra Antoniego Macierewicza, przewodniczącego zespołu do spraw zbadania okoliczności katastrofy smoleńskiej. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze. Niech będzie pochwalony zawsze Dziewica Mojca. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Panie ministrze, no dowiadujemy się, że od dzisiaj mają ruszyć prace zabezpieczające wrak samolotu. To skandaliczne, że do pół roku trzeba było czekać, żeby zabezpieczono ten, można powiedzieć, najważniejszy dowód w sprawie. Proszę ojca, mamy do czynienia z pewną mimikrą, z wprowadzaniem w błąd opinii publicznej. Ten samolot nie będzie zabezpieczony, nawet jeżeli postawi się wokół niego płot i nasunie na niego brezent, dlatego że jak wiemy chociażby z relacji pani Zuzanny Kurtyki, żony pana prezesa Kurtyki, zamieszczonej w naszym dzienniku, część tego samolotu tam się nie znajduje. To nawet, jak ona słusznie powiedziała, trudno wrakiem. To są niektóre części połamane, pocięte, zdewastowane dodatkowo w ciągu tego półrocza. W związku z tym omówieniu zabezpieczenia tego samolotu nie ma, znaczy o zabezpieczeniu tego samolotu nie ma mowy. Można by tak mówić tylko wtedy, gdyby odzyskać wszystkie te części, które nie wiadomo gdzie się znalazły, na przykład kokpit. Przecież to jest rzecz zupełnie niebywała. Pan Edmund Klich, pytany kilka dni temu o to, gdzie jest kokpit, powiedział, a nie wiem, może jest gdzieś zgnieciony pod tymi zwałami wraku, ale to przecież nie jest zgodne z prawdą. Słyszeliśmy na początku sierpnia, prokurator Parulski powiedział, że kokpit jest badany ze względu na pozostałości DNA, by ustalić, gdzie znajdowali się pasażerowie, lotnicy i ewentualnie inne osoby, które się tam znajdowały w momencie katastrofy. W związku z tym mamy do czynienia z nieustannym krętactwem, nieustannym wprowadzaniem opinii publicznej w błąd i ruchami pozornymi, zresztą które są wymuszone też wcale nie przez prokuraturę, wcale nie przez opinię publiczną, tylko są czynione ze względu na to, że udaje się tam pani Anna Komorowska, żona pana prezydenta, i tylko z tego względu by mogła ona powiedzieć: proszę bardzo, przybyłam i wrak jest zabezpieczony. Tylko z tego względu podejmuje się te działania. To wszystko są wsie potiomkinowskie, jak to, co robiła Katarzyna w XVIII wieku, czyli jedno wielkie udawanie. Naprawdę, to, że rząd polski to toleruje i to, że toleruje to Platforma Obywatelska, posłowie Platformy Obywatelskiej, świadczą o nich jak najgorzej, i powiedzenie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że to jest służalcza postawa, jest naprawdę bardzo, bardzo łagodne. Ja uważam, że to powinno zakończyć się prędzej czy później w sądzie postawieniem zarzutów wobec ludzi, którzy świadomie przez pół roku do tego dopuszczali, tolerowali to, a nawet wspierali. Panie ministrze, pojawiają się natomiast nowe informacje, między innymi informacja na temat warunków pogodowych, warunków lądowania w Smoleńsku, którą znało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No rzeczywiście dzisiaj Rzeczpospolita przynosi taką informację, jak rozumiem, są to zeznania pana Górczyńskiego, człowieka niewątpliwie bardzo, bardzo kompetentnego, jeśli chodzi o działania MSZ-u w całej tej sprawie, a w szczególności organizowania wizyty. Przez niego przechodziło chyba większość decyzji, większość dokumentów z tym związanych. Jest po pierwsze bardzo interesujące, że mamy do czynienia z takim przeciekiem. Ja nie jestem przeciwnikiem podawania publicznie takich informacji, wręcz przeciwnie. Uważam, że wszystkie te informacje powinny być jawne. Za to bardzo mnie martwi, że mamy do czynienia z taką grą informacyjną, ze sterowanymi przeciekami, z tym, że niektóre informacje się przedostają, inne zostają zatrzymane i do tego jeszcze robi się sensacje z rzeczy drugorzędnych. Przecież gdyby rzeczywiście tak było, jak pisze dzisiaj Rzeczpospolita, co ma być w zeznaniach pana Górczyńskiego, że on o tym wiedział, no to jego absolutnym obowiązkiem było poinformowanie o tym i
mowa nie o pilotach przecież, tylko o panu Kazanie, szefie protokołu, który leciał z panem prezydentem. Na miejscu był telefon satelitarny, taka komunikacja była możliwa. On miał obowiązek mu powiedzieć, że została zmieniona marszuta i że Witebsk, Mińsk czy Moskwa są celami, w których ma się znaleźć, do których ma dolecieć samolot. Ta cała sprawa wygląda po prostu bardzo, bardzo mało wiarygodnie. Ja nie chcę kwestionować, powiedzieć, że to jest nieprawda, bo nie mam do tego żadnych podstaw, ale powtarzam jeszcze raz, przecież na miejscu, na pokładzie leciał pan dyrektor Kazana, dyrektor protokołu dyplomatycznego, człowiek odpowiedzialny za właśnie wszystkie procedury dyplomatyczne. Dlaczego MSZ, wiedząc, a tak się zaczyna ten artykuł, że na 100% byłem pewny, że samolot leci do Witebska. Dlaczego pan Górczyński, wiedząc, że samolot ma wylądować w Witebsku i tam ma być cała dyplomatyczna, nie zatelefonował do pana Kazany, żeby z nim to uzgodnić? Powtarzam raz jeszcze, to robi wrażenie jakiejś dziwacznej kaczki dziennikarskiej, raczej nakierowanej na wpisanie do świadomości społecznej, wdrukowanie w świadomość społeczną, że piloci przekroczyli warunki pogodowe, niż na rzetelną informację. I dziwię się, że Rzeczpospolita, która uchodzi wśród wielu za solidną gazetę, eksponuje takie właśnie drugorzędne, czy też wykreowane informacje, nie mające moim zdaniem solidnego oparcia w rzeczywistości. Panie ministrze, wczoraj także była w mediach dyskusja na temat tego, kto jest właściwie odpowiedzialny za zorganizowanie tych dwóch uroczystości, prawda? To znaczy odrębnej, i no tutaj się potwierdziło, że właściwie te rozmowy były toczone z pominięciem Kancelarii Prezydenta, że to było właśnie między Moskwą a Kancelarią Premiera bardzo precyzyjnie ustalane. Rzeczywiście tak było. Nasz zespół jeszcze w tym tygodniu albo na początku przyszłego opublikuje takie wiarygodne i mam nadzieję, że pełne, czy na tyle, na ile to jest możliwe, pełne kalendarium tych rozmów. Naszym zdaniem cała sprawa zaczęła się, czy moim zdaniem, przepraszam, spersonalizuję to, cała sprawa zaczęła się dużo wcześniej, bo na przełomie sierpnia i września 2009 roku rozmową pana Tuska z panem Putinem, gdy to Tusk zaproponował Putinowi wizytę w Katyniu. Później prowadziła to grupa do spraw trudnych, a więc zapewne, chociaż powtarzam tutaj tej personalnej informacji nie jestem do końca pewien, zapewne pan minister Rotfeld i on ma największą chyba wiedzę na temat rzeczywistego tych rozmów. Przez cały czas rozmowy były prowadzone tak, żeby wyeliminować pana prezydenta Kaczyńskiego, o którym od początku było wiadomo, że chce przewodniczyć delegacji, że chce być obecny podczas tych uroczystości. Istotną rolę odegrał pan minister arabski, który, jak się wydaje, jest osobiście odpowiedzialny za wyznaczenie daty 10 kwietnia. I następnie, jak wiemy z informacji, jaką przedłożył naszemu zespołowi pan minister Sasin, gdy 27 stycznia przyszło oficjalne pismo pana prezydenta, że będzie przewodniczył tej delegacji, to wtedy dowiedział się pan minister Sasin od ministra Przewoźnika, że przecież pan premier Tusk leci, że będzie osobna wizyta. A więc tutaj mieliśmy do czynienia z długotrwałym współdziałaniem pana Tuska z Putinem przed prezydentem Rzeczpospolitej, tak żeby go wyeliminować z tej wizyty. I są dosyć obfite materiały związane z korespondencją między poszczególnymi uczestnikami tych rozmów. One zostały
zamknięte w kalendarium i pokazane opinii publicznej albo jeszcze w końcu tego tygodnia, albo na początku przyszłego. Skorzystam z obecności pana ministra nie tylko pytając o tę sprawę, ale chciałbym zapytać o zdanie pana ministra na temat tego, co obecnie się dzieje w tej przestrzeni informacji publicznej, gdzie no, pojawia się jak nie palikot, to dopalacze i tak dalej, odwracanie uwagi od jakichś istotnych problemów. No, rzeczywiście, cała feria, czy też ten, jak ludność Warszawy nazwała cyrk z palikotem, ma charakter pewnego manewru politycznego, obliczonego z jednej strony na odwrócenie uwagi, ale z drugiej strony także na skupienie tych środowisk, które są patriotyczne, antyreligijne, antykatolickie i które mają odwrócić uwagę Polaków od odpowiedzialności rządu za to, co się zdarzyło, za katastrofę smoleńską. To jest, wydaje mi się, istota całego problemu. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że przy wszystkich innych kwestiach, które się dzisiaj toczą, bardzo ważnych, zasadniczych, nie ulega wątpliwości, że dla przyszłości Polaków rozstrzygający w wymiarze gospodarczym, społecznym i tak dalej. Tak naprawdę pan Tusk obawia się ujawnienia rzeczywistej roli rządu w tragedii smoleńskiej. To jest główny problem, który stara się ukryć i który stara się zamazać, który stara się w oczach opinii publicznej zmienić ten obraz tej sprawy pan premier Tusk i jego współpracownicy. I myślę, że wszystkie jego działania PR-owskie, propagandowe, nastawione są właśnie na to, żeby odsunąć od siebie odpowiedzialność za to, która spada na rząd i na jego współpracowników i na niego osobiście. Dlatego też, gdy mamy taką ferię różnorodnych deklaracji, zachowań, działań, za każdym razem powtarzajmy, jak kiedyś mówiono w Rzymie, a oprócz tego uważam, że pan Tusk musi złożyć zeznania na temat swojego udziału w sprawie smoleńskiej i ujawnić wszystko, co wie na temat sprawy smoleńskiej, bo ta tragedia leży dzisiaj u źródeł dramatycznej sytuacji Polski. Panie ministrze, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem. Pozdrawiam z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem ministrem Antonim Macierewiczem, przewodniczącym zespołu do spraw zbadania okoliczności katastrofy smoleńskiej.